weekend spędziłem niedaleko miejscowości Derby. O dziwo, był to dość długi weekend, ponieważ okazało się, że poniedziałek jest dniem wolnym w Anglii. Mają tam jakieś święto. Pogoda mi dopisała, no więc oczywiście zaraz z rana rowerek wyciągnąłem na zewnątrz. Popatrzyłem na Google Map, co jest tutaj ciekawego. To taka właśnie fajna funkcja w tych Google Map jest, że ona oprócz tam innych rzeczy, tam lokale, nie lokale, stacje paliw, jest zakładka atrakcje. Zobaczyłem, no okazało się, dość dużo tych spraw w okolicy było, ale kilka zamków było trochę daleko, bałem się wypuszczać tak daleko, ponieważ ta pogoda była troszeczkę niepewna. Bliżej było jakieś wesołe miasteczko, ale z tego co ja wiem, to najczęściej do tych wesołych miasteczek trzeba kupić bilet całodniowy, znaczy jakby na wszystkie te urządzenia. A ja przecież jestem już sobie troszeczkę za stary na to, żeby śmigać na karuzelach. A po to, żeby się tam przejechać na jakiejś jednej kolejce na przykład, no to szkoda było wyrzucać pieniędzy. Ale zobaczyłem, że jest w pobliżu takie muzeum i zainteresowało mnie to muzeum, ponieważ gdzieś tam w opisie znalazłem czyjś komentarz, że muzeum prowadzi bardzo sympatyczny człowiek, chętnie opowiada o tym muzeum, no i o dziwo muzeum jest za darmo. No więc, słuchajcie, pojechałem. Mówię, wycieczka będzie fajna, bo tak w jedną stronę prawie 4 mile, na powrót prawie 4 mile, czyli to mamy 8 mil, przecząc na kilometry, no to około tam powiedzmy sobie 16 kilometrów. Mówię, fajna wycieczka. Słuchajcie, pojechałem. Po drodze oczywiście jak zwykle denerwowałem się na tego GPS-a, na ten Google Map, bo te Google Map, o ile one, jak człowiek jedzie autem, to ta mapa, ten GPS naprawdę prowadzi w miarę sensownie. Natomiast idąc pieszo, czy idąc rowerem, są tam duże zawirowania. Może, no słuchajcie, no może gdyby człowiek bez przerwy patrzył, jak ta droga biegnie, no ale trudno patrzeć, jak droga biegnie, no raczej człowiek jedzie na słuch, no skręć w lewo, skręć w prawo i to nie zawsze pokrywało się z tym, co naprawdę należało zrobić. A najgorsze jest to, że w momencie, kiedy on jakby zgubi tą swoją ścieżkę, to jej odnalezienie naprawdę, no sprawia, a przynajmniej mnie sprawiało duży problem. W każdym razie, słuchajcie, dojechałem do tego muzeum. Muzeum jest na wsi. Na wsi, takie budynki gospodarcze, zresztą to widać tu na zdjęciach. Jak podjechałem pod bramę, no to zobaczyłem panią, która mnie, muszę przyznać, sympatycznie zapraszała. Od razu taka była uśmiechnięta, pokazywała, że proszę, proszę, tutaj zapraszam, więc ja podszedłem, grzecznie się przedstawiłem, że jestem driver z Polski, no i że niestety język angielski nie jest moją mocną stroną. Pani coś tam zaczęła po angielsku mówić, ale w końcu zrozumiała, że chyba nie dociera to do mnie, więc mi tylko pokazała, jak się rozpoczyna zwiedzanie i gdzie się zwiedzanie kończy. Ja, słuchajcie, tak na wszelki wypadek spytałem how much ticket, bo sobie myślę, w tym internecie różne są informacje, nie zawsze prawdziwe, ale okazało się, faktycznie pani mówi no ticket, no ticket. Słuchajcie, wszedłem do, to chyba jakaś, dawniej była pewna jakaś stara stodoła, nie wiem, jakieś budynki gospodarcze. Jak wszedłem do środka, zobaczyłem, ile tam jest nagromadzonych tych rzeczy, to od razu mi się nasunęło takie określenie, że to jest muzeum przeminęło z wiatrem. Bo no, tam było wszystko to, co kiedyś było w codziennym użytku,
No, a dzisiaj najczęściej miały już tylko wartość historyczną. Powiem wam, tych eksponatów jest tam tak dużo, że na dobrą sprawę człowiek nie jest w stanie nawet tego wszystkiego ogarnąć. Ponieważ to nie jest zagospodarowane tak jak prawdziwe muzeum, czyli jakieś gablotki, każdy egzemplarz, eksponat w osobnej gablocie, nie? Tam to jest jakby ustawiane trochę tak bez ładu i składu. Nie ma tam czegoś takiego jak w muzeum, że jakaś kompozycja, że to jest muzeum, że to jest wystawa tego, a to jest w drugim rogu wystawa tego. Tutaj mam wrażenie, że właściciele tego prywatnego muzeum, gromadząc kolejne eksponaty, nabywając je w te czy w inny sposób, podejrzewam, że część pewnie może pochodzą z jakiejś darowizny, ale ludzi, którzy się chcieli pozbyć pewnych rzeczy. Natomiast myślę, że no, część musiała być chyba kupowane, bo na przykład jest kolekcja pięknych, naprawdę pięknych zegarów, takich stojących. Większość tych zegarów jest na chodzie, także myślę, że tego typu eksponatów nikt mu za darmo nie dał, on musiał je nabywać. W każdym razie takie się odnosi wrażenie, jak się tam wchodzi, to po pierwsze takie wrażenie trochę jakby bałaganu, no bo mówię, on coś kupi czy coś dostanie i umieszcza tam, gdzie, no. Także na przykład jest, on był tam na przykład taki stary rower. Chciałem go no, zrobić fotografię. Nie do końca mi się to udało, ponieważ na tym rowerze stało wiele innych rzeczy. Przy tym rowerze stało wiele innych rzeczy. Także nie zawsze udawało się coś sfotografować, coś co naprawdę wydawało się fantastyczne. Słuchajcie, miał facet fonograf. No, pewnie nie Edisona, ale w każdym razie urządzenie tego typu, nagrywające dźwięk na tak zwany jeszcze miękki wałek. Miał kilka bardzo ciekawych pozytywek. Na początku to oglądałem, że tak powiem, samodzielnie, ale w pewnym momencie przyszedł ten pan Anglik, starszy, bardzo sympatyczny człowiek, no też mu wytłumaczyłem, że angielski niestety to nie moja domena, ale mimo wszystko on starał się mi tam pokazać. Słuchajcie, uruchomił parę pozytywek. Słuchajcie, co ciekawego, tam na przykład była maszyna, automat do gier. No to chyba był jeden z pierwszych tak zwanych jednorękich bandytów, jeszcze takie totalnie prymitywne. No w kazie on mi tam zaczął to pokazywać, uruchomił mi chyba ze trzy takie pozytywki. Jedną mi pokazał, słuchajcie, to była taki protoplasta szafy grającej, czyli połączenie pozytywki, ale żeby ta pozytywka się uruchomiła i zaczęła wygrywać melodię, trzeba było z boku wrzucić pieniążek. Pan dał mi takie stare pieniążki, które już nie miały wartości w sensie obiegowej. No i ja tam próbowałem to wrzucać. Trochę te mechanizmy już nie do końca chciały działać. W każdym razie ten pan coś tam zaczął mi pokazywać. W którymś momencie wrzuciłem tą monetę. On tam jednak otwarł te drzwiczki, coś nacisnął i ta pozytywka się właśnie uruchomiła. Potem pokazał mi taki fantastyczny zegar, oczywiście też na chodzie, który wygrywał kuranty. Jedną z melodii były cztery pory roku. Także no naprawdę, słuchajcie, naprawdę facet pozytywnie zakręcony, można by powiedzieć. Musi to kochać, no bo po pierwsze, no jest tam utopione sporo pieniędzy. No same te zegary, naprawdę, wierzcie mi, kocham zegary stojące i wiem, że mają sporą wartość.
Także tutaj same te zegary. Słuchajcie, multum radioodbiorników, nawet mi się nie marzyło, znaczy nie marzyło, nie miałem pojęcia, o tak to będzie bardziej określone, że takie były te rodzaje. No, ja pamiętam oczywiście radia, które były w latach na przykład 60., no ale tam naprawdę tych egzemplarzy miał sporo. Także zwiedziłem to. Aha! A? Dawaj. Jak każdy człowiek zaczął się zastanawiać, dlaczego on to, że tak powiem, no za darmo udostępnia, że przecież w końcu mógłby tam pobierać jakieś powiedzmy nieduże pieniądze za ten ticket. Ale widać, że facet jest pasjonatem tego, że ta kolekcja to jest jego pasja. Widać, że gdybym znał język angielski, to on byłby w stanie praktycznie o każdym z tych eksponatów coś powiedzieć, więc widać, że to prawdziwy pasjonat. I jeżeli ktoś z was będzie w tamtych okolicach, to słuchajcie, naprawdę polecam, żeby pojechać i zobaczyć to fantastyczne, w sumie na swój sposób fantastyczne ten muzeum. Jest to coś totalnie innego niż te profesjonalne muzea.